dobry Państwu. Kolejne nasze spotkanie. Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, Sławomir Majman i Bogusław Pacek i przegląd bardzo zagraniczny. Przegląd bardzo, bardzo zagraniczny. Szanowni Państwo, podsumowaliśmy 2021 rok w Rosji, podsumowaliśmy w Stanach Zjednoczonych. Wypada podsumować działania Chińskiej Republiki Ludowej. Wielu obserwatorów sceny politycznej twierdzi, że rok 2021 to był rok Chin. Pewnie będziemy mieli odmienne zdania. Dzisiaj nie jest tajemnicą, że pan prezes Sławomir Majman jest specjalistą od problematyki chińskiej, często w Chinach bywa, tam też nadal od czasu do czasu działa. Ja patrzę trochę sceptycznie na to, co robią Chiny i ten rok 2021, chociaż powszechnie uznawany za rok Chin, to ja twierdzę, że tak jednak do końca nie jest. I zacznijmy może od pandemii. Czy pandemia i to wszystko, co pokazały Chiny, rzeczywiście upoważnia do tego, żeby nazywać Chiny państwem, które może sobie przypisać ten rok 2021? Według mnie nie. Bo to prawda, że mają wiele sukcesów, że mają dużo mniej zachorowań, szczególnie niż Stany Zjednoczone, ale sposób, w jaki to uczyniły, te okrutne metody, te niehumanitarne działania, a poza tym, co by nie powiedział, Chiny jednak nie pozwoliły społeczności międzynarodowej na wyjaśnienie do końca, i to właśnie w roku 2021, zagadki z Wuhan. Była jedna komisja, rzeczywiście międzynarodowa. Chińczycy zgodzili się na pewne ustalenia, ale wtedy, kiedy eksperci poprosili o to, żeby wejść głębiej, Chińczycy nie wyrazili na to zgody, wysłali ich na Berdyczów i powiedzieli, szukajcie sobie teraz w innych państwach. W związku z powyższym, czy ta pandemia, no z punktu widzenia chińskiego może i tak, może to był rok sukcesu dla Chin, szczególnie jak się patrzy, co się działo w Stanach Zjednoczonych, co się działo w Rosji, także to są przede wszystkim w liczbie ofiar zupełnie inne dane. Korzystnie wyglądają, to wygląda to z punktu widzenia Chin. Ale czy nie sądzi Pan, Panie Prezesie, że ten rok 2021, jeżeli chodzi o pandemię właśnie, potwierdził, że Chiny to bardzo podejrzane państwo, jeżeli chodzi o przyczynę i źródło tej wielkiej tragedii światowej, a po drugie, że sposób, w jaki wprowadzili te restrykcje, no jest daleki od powszechnie uznawanych za cywilizowane. Ja nie wiem, co jest powszechnie uznawane za cywilizowane, jeżeli chodzi o walkę z pandemią. Jeżeli uważamy za powszechnie uznawane za cywilizowane robienie niczego albo robienie mało czego, to na pewno nie chodzi tu o Chiny. Pan profesor wspomniał, że ja często bywam w Chinach. Nie, ja często bywałem w Chinach, ponieważ od 2 lat do Chin po prostu prawie nie można przyjechać za granicę. I to jest jedna z metod chińskiej walki z COVID-em. Kraj jest de facto zamknięty, z zagranicy mogą przyjechać tam tylko oficjalne delegacje rządowe lub ci cudzoziemcy, którzy mają prawo stałego pobytu, bo pracują w Chińskiej Republice Ludowej. Nie ma turystyki, nie ma biznesowych, nie ma wymiany naukowej. Nie można dojechać do Chin z zagranicy, a Chińczycy wracający do kraju spędzają 28 dni w całkowitej izolacji. Chińskie metody były i są rzeczywiście bardzo radykalne walki z COVID-em. Ostatnio mieliśmy do czynienia na przykład z miastem, sporym miastem, paromilionowym miastem Xi'an, które zostało po prostu zamknięte, bo znaleziono tam 5 przypadków zakażenia. Więc na wszelki wypadek zamknięto całe miasto. To samo dzieje się w tej chwili w paru innych chińskich ośrodkach miejskich, gdzie to, że znaleziono 12 chorych, spowodowało, że zaszczepiono 7 milionów ludzi. Więc no jest to pewien radykalizm, ale ta metoda, którą zastosowali Chińczycy, okazała się skuteczna. Ale jeżeli mówimy o tym, że Chiny zostały w pewnym sensie zwycięzcą roku 2021, to nie tylko dlatego, że poradziły sobie z COVID-em znacznie bardziej skutecznie niż Stany Zjednoczone.
które do dziś sobie z tym nie mogą poradzić w sposób sensowny. Ale dlatego, że w wyniku całego splotu czynników zmieniła się w wyniku po pandemii pozycja geopolityczna Chin. Chiny po pandemii w stosunku do Stanów Zjednoczonych, czyli swojego głównego sparring partnera, wyraźnie się na tej geopolitycznej mapie świata wzmocniły. Ja nie będę dochodził tutaj, czy rzeczywiście Chińczycy mówią prawdę co do przyczyn pandemii, czy nie mówią prawdy, czy mówią półprawdy. Nie mam zielonego pojęcia. I podejrzewam, że nawet specjaliści, którzy to badali na miejscu, też nie do końca to wiedzą. Ale ważne jest to, że Chiny wyprzedziły Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o wychodzenie z pandemii. Nie tylko w sferze medycyny, ale przede wszystkim w sferze gospodarki, w sferze zbrojeń, w sferze postępu technologicznego. Po prostu wróciły do normalnego stanu, a nawet do stanu lepszego niż przed pandemią, znacznie szybciej niż amerykańscy czy europejscy rywale. I to jest klucz całej sprawy. I to spowodowało prymat konfliktu amerykańsko-chińskiego we wszystkim, co dotyczy polityki Chin ludowych. Wszystko zależy od punktu widzenia i z pewnością Chińczycy tak to tłumaczą. Natomiast ja uważam, że w dużym stopniu odbyło się to kosztem społeczności światowej. Chińczycy coraz częściej nie przebierają w środkach, w relacjach z innymi państwami, właśnie w tej geopolityce, bo co by nie powiedział, rok 2021 to był rok też agresji chińskiej, która po Deng Xiaopingu przyzwyczaiła nas do tego, że jest spokojna, rozwija się, chce jak najlepiej dla swojego państwa, ale nie pokazuje szponów, nie pokazuje pazurów i nie grozi nikomu. A dzisiaj ten ton, który dochodzi z Pekinu do różnych stolic świata, zaczyna być tonem coraz bardziej zdecydowanym. Użyję słowa wręcz agresywnym. I ten rok 2021 wielokrotnie pokazał, szczególnie w wypowiedziach przewodniczącego Komunistycznej Partii Chin, Xi Jinpinga, że czasy, kiedy Chiny były grzeczne, minęły. Dzisiaj trzeba się liczyć z tym, że Chiny mogą stanowić zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych przede wszystkim, ale być może nie tylko. No właśnie w kontekście Stanów Zjednoczonych. Chiny wyraźnie dążyły, zarzucało się to wcześniej Stanom Zjednoczonym, jednak do konfrontacji. I nie chodzi tylko o słowa, ale chodzi o czyny. To, że Chiny ścigają się na broń nuklearną, na broń hipersoniczną, że dokonują gwałtownych posunięć, chodzi o marynarkę wojenną, lotnictwo, te lotniskowce słynne już, to jednoznacznie pokazuje, że rok 2021 był przełomowy dla Chińskiej Republiki Ludowej w militaryzacji i w przygotowaniu państwa do potencjalnego konfliktu zbrojnego. Co pan na to? Bardzo nas pan straszy, panie profesorze. Otóż po pierwsze, bardzo często odwołujemy się do ojca chińskich reform, czyli Deng Xiaopinga i dokumentu, który potocznie nazywa się Deklaracją 24 Hieroglifów, gdzie Deng Xiaoping zaleca, by w polityce międzynarodowej zachowywać umiar, raczej obserwować niż uczestniczyć. Tyle, że to było 30 lat temu. Od tego czasu, a przede wszystkim od momentu objęcia władzy przez charyzmatycznego i bardzo energicznego przywódcę, jakim jest Xi Jinping, wszystko się zmieniło. Chińczycy nie są już więcej nieśmiałym olbrzymem. Słynna przed parunastu laty książka Chiny nie są szczęśliwe, gdzie grupa publicystów pisała, że Chiny osiągnęły potencjał gospodarczy, ale ich pozycja geopolityczna i polityczna w świecie nie dorównuje temu potencjałowi gospodarczemu. Ta książka Chiny nie są szczęśliwe odegrała olbrzymią rolę w kształtowaniu mentalności obecnego pokolenia przywódców chińskich. Więc ja nie zauważyłem jakiegoś szczególnego wzrostu agresywności, przynajmniej werbalnej Chin w 2021 roku. Owszem, pojawiła się młoda generacja urzędników i polityków, których sami Chińczycy nazywają
młodymi tygrysami, którzy używają rzeczy prasowe MSZ chińskiego, którzy używają nadmiernie ostrego języka. Natomiast i rzeczywiście popełniono przynajmniej jeden istotny błąd dotyczący Australii. Błąd, który spowodował, że Australia stała się z kraju w sumie dość życzliwego, mającego bardzo rozbudowaną współpracę gospodarczą i naukową z Chinami, jednym z założycieli antychińskiego bloku AUKUS wspólnie z Amerykanami i Brytyjczykami. Stało się to właśnie w wyniku wyjątkowo napastliwej, zajadłej kampanii antyaustralijskiej, odebraniu im kwot na eksport wołowiny, z których się bardzo cieszyli przez kilkanaście lat australijscy farmerzy. Ale to właśnie wynikało z reakcji na oskarżenia Australijczyków, że to Chińczycy spowodowali, panie profesorze, podobnie jak pan to zasugerował, że to Chińczycy spowodowali pandemię. Otóż przez tą niepowściągliwość tych młodych chińskich urzędników i polityków wepchnięto Australię w ramiona Stanów Zjednoczonych. To był ewidentny błąd. Natomiast nie możemy mówić o tym, co było istotą konfliktu radziecko-amerykańskiego w swoim czasie, to znaczy Chiny nie dążą do eksportu swojego modelu politycznego nigdzie w świecie. Nikomu do głowy w chińskim kierownictwie nie przychodzi, żeby eksportować za granicę socjalizm o chińskiej specyfice, jak oni nazywają ten system, który u nich panuje. Ostatni chyba to był Mao, który marzył o tym i nawet mu się to udawało, żeby maoizm triumfował gdzieś tam w Tanzanii czy w Gwinei. Tego nie ma. Nie ma agresji ideologicznej pod tym względem. Natomiast kwestia zbrojeń i niewątpliwego zaostrzenia pojedynku chińsko-amerykańskiego. Wydaje mi się, że do pewnego stopnia to Amerykanom zaczęło się śpieszyć. To Amerykanie postanowili przyspieszyć, używając języka zimnej wojny, powstrzymywanie i wypychanie Chin, ponieważ uznali, że jest to praktycznie ostatni moment, kiedy mają bezwzględną przewagę militarną, zwłaszcza na morzu, kiedy mają jeszcze jakąś przewagę ekonomiczną, która ma wedle amerykańskich wyliczeń dobiec końca w 2030 roku i kiedy być może mają jeszcze przewagę technologiczną, mimo że Chińczycy zaczynają ich dublować w takich dziedzinach, proszę Państwa, jak wyścig kosmiczny, czy sztuczna inteligencja, czy 5G. To Amerykanom zaczęło się śpieszyć i to Joe Biden, znacznie skuteczniejszy niż pokrzykujący na wiecach Donald Trump, zaostrzył formy rywalizacji. Ostatnie zdanie. W styczniu 2020 roku, równo dwa lata temu, administracja Donalda Trumpa podpisała z Chinami porozumienie o złagodzeniu konkurencji w dziedzinie gospodarki. Dziś o takim porozumieniu nikomu do głowy by nie przyszło, że Joe Biden może takie porozumienie podpisać z Chinami. Nie, szczerze mówiąc, chyba nikt rozsądny nie dziwi się Stanom Zjednoczonym, obserwując sprytną, ale nie zawsze przejrzystą ekspansję chińską w Azji, w Europie, a w tej chwili już na całym świecie. Chińczycy stosują podwójne standardy. Jeden standard jest chiński dla siebie, duże korzyści i przede wszystkim ogromna dbałość o pozycję Chin w takim znaczeniu bardzo strategicznym. Świat zorientował się i ten rok 2021 bardzo to pokazał, że Chińczycy dążą do opanowania świata, do opanowania, do pełnej hegemonii i to jest nie tylko rywalizacja ze Stanami Zjednoczonymi, to jest rywalizacja, to jest wyzwanie rzucone całemu światu. To jest nie tylko renesans, jak to pięknie się ładnie nazywa, i powrót do wielkich Chin. To jest ekspansja gospodarcza, to jest ekspansja kulturowa, to jest ekspansja edukacyjna, chociaż ta im nie wychodzi, bo ten chiński trudny i nawet nauczyciel wysłany za darmo nie pomaga. To jest jedna kwestia. W związku z powyższym tym Stanom Zjednoczonym nie ma co się za bardzo dziwić, że one przejrzały na oczy po iluś tam latach wspierania jednak Chińskiej Republiki Ludowej, bo nikt tak nie wspierał Chińskiej Republiki Ludowej jak Stany Zjednoczone od 1971 roku.
Jeżeli mówię o tych podwójnych standardach, to przecież obchody stulecia Komunistycznej Partii Chin, jakieś piękne deklaracje, jakaż fanfaronada. A co robią tak naprawdę Chiny i ten rok 2021 przecież to bardzo obnażył. Z jednej strony przechwalanie się o wyższości swojego systemu nad systemem liberalnym i totalne potępianie systemu liberalnego wszędzie, gdzie się da, ale z drugiej strony do bólu stosowanie, że tak powiem, takich samych liberalnych standardów, tylko często bardziej ostrych. Chiny mówią o wielkim renesansie, ale mówią też o wielkiej poprawie bytu dla społeczeństwa chińskiego. I tutaj wystarczy trochę pojeździć po Chinach albo pooglądać filmy na YouTubie, nawet te z ostatnich lat. Ja ostatnie lata także nie mam możliwości jeżdżenia do Chin, ale na bieżąco śledzę, co tam się dzieje. No i to są jednak lata bardziej nasze 50. i 60. niż początek XXI wieku. Chiny postawiły bardziej na lotniskowce, bardziej na kosmos, bardziej na wyścig zbrojeń niż na to, co tak szumnie głoszą i stąd nieprzypadkowo mówię o tej dwulicowości. Chiny nie poradziły sobie ani z systemem emerytalnym, ani nie poradziły sobie z konsekwencjami One Child Family, wiedząc już dzisiaj, że to był ogromny błąd, ani z tymi 300 milionami ludzi w wieku powyżej 60 lat, nawet jak na państwo 1 400 000 000, to jest ogromny problem. W związku z powyższym to jest państwo, które bardzo ostro prze do tego, aby panować, aby być ogromnym hegemonem, sztucznie, że tak powiem, naciągając kołdrę na tysiące problemów, których nawet nie próbowały Chiny rozwiązać w roku 2021. Nie wiem, jakie filmy pan ogląda, panie profesorze. Na bieżąco, co jest w sieci. Może od tego zaczniemy. Otóż no nikt nie ma wątpliwości, począwszy od chińskich przywódców, że Chiny rozwijają się w przeciwną stronę niż Polska, czyli od wschodu do zachodu. Nie można porównywać imponujących i zamożnością, i cenami mieszkań, i wysokością płac miasta wschodniego wybrzeża, takie jak przede wszystkim Szanghaj, z zachodnimi Chinami. Natomiast podejrzewam, że to, co pan ogląda, to jest bardzo rozpowszechniona w Chinach i praktycznie nieznana w Europie cała fala kina czarnego, chińskiego cinema noir, niezliczonej ilości filmów, które pokazują samotnych bohaterów, walczących z korupcją, z gnilizną, zatruciem środowiska. Tak, to są chińskie firmy. One są w pewnym sensie służebne wobec politycznej linii Xi Jinpinga, takim najbardziej słynnym serialem, gdzie pustoszały ulice 2-3 lata temu. Ja mówię o filmach dokumentalnych. To był film, dokończę, to był film, serial W imieniu ludu, gdzie w prowincjonalnym chińskim mieście samotny prokurator walczył ze skorumpowanymi sekretarzami partii, ze złodziejami, ze zniszczącymi naturalne środowisko przedsiębiorcami powiązanymi nieapetycznym wzrostem z aparatem partyjnym. Takich filmów jest bardzo dużo w Chinach, ponieważ Xi Jinping w ramach tej swojej kampanii walki z dużymi małymi tygrysami dał na to zielone światło. Ale też nowa uwaga, bardzo istotna rzecz dotycząca 2021 roku, jeżeli chodzi o Chiny. Mianowicie w Chinach zapoczątkowano trzecią reformę gospodarczą, trzecią od czasu pierwszej reformy Deng Xiaopinga. I niezwykle trudną, czyli zadeklarowano wprowadzanie stopniowe polityki dwóch obiegów, gdzie ważniejszy staje się obieg krajowy, czyli właśnie podniesienie siły nabywczej własnego społeczeństwa, rozwój bardziej zacofanych regionów Chin. Więc to jest szalenie istotne, żeby pamiętać, że Chiny są teraz u progu niezwykle trudnej, gigantycznej reformy gospodarczej, oby przeprowadzanej lepiej niż Polski Ład. I jeszcze jedna sprawa.
No, stulecie komunistycznej partii Chin. Stulecie komunistycznej partii Chin, rzeczywiście przeprowadzane w takim hollywoodzkim zupełnie stylu, miało na celu przynajmniej dwa skutki. Pierwszy to pobudzenie chińskiego nacjonalizmu, dumy narodowej. Tutaj zresztą w Chinach specjalnie, jeżeli chodzi o nacjonalizm, pobudzać nie trzeba. Pobudzenie tego przekonania Chińczyków o ich szczególnej predestynacji do powrotu do roli mocarstwa. Roli, którą zajmowali z krótką przerwą, 150 lat od czasu nierównoprawnych traktatów w połowie XIX wieku. Zajmowali przez całą swoją historię. W społeczeństwie tak głęboko zakorzenionym jak Chińczycy w swojej własnej tradycji, jak odrębnej cywilizacji, to jest bardzo mocne i to właśnie pobudzały te obchody zjazdu, ale także po drugie służyło to umocnieniu osobistej pozycji obecnego kierownictwa, przede wszystkim samego Xi Jinpinga. Otóż komunistyczna partia Chin, czy raczej całe społeczeństwo chińskie, miało przynajmniej jeden bardzo istotny powód, a może nawet dwa, żeby być dumnym z tego stulecia. Po pierwsze, ta sakramentalna, powtarzana często liczba. Wyprowadzano z głodu i z nędzy 700 milionów ludzi. A po drugie, Chinom się udało zrobić to, czego się nie udało w zasadzie nikomu, mianowicie z kraju nędzarskiego, z kraju totalnie zacofanego w ciągu życia dwóch pokoleń. Dwóch pokoleń, to strasznie krótko. Zrobić globalną potęgę i to globalną potęgę, uwaga, to różni konflikt obecny Amerykanów między innymi od konfliktu z dawnego ze Związkiem Radzieckim. Nie tylko potęgę militarną, ale przede wszystkim gospodarczą i technologiczną. I na koniec mój kolega z Uniwersytetu w Renmin, tłumacząc mi znaczenie tej rocznicy stulecia KPH, powiedział: to nie jest setna rocznica komunistycznej partii Chin. To jest 5000 plus 100 lat komunistycznej partii. Chodziło o to zakorzenienie obecnego kierownictwa, obecnego kursu w tej chińskiej cywilizacji. Kolega potwierdził dokładnie to, o czym mówię. Potwierdził butę chińską, bo realizm chiński zamienia się w arogancję i w butę. I te słowa w pełni to odzwierciedlają. Te 5000 komunistycznej partii Chin to symboliczne słowa, które według mnie w pełni się w to wpisują. Ale przejdźmy do następnego wątku. Do roku 2021 Chińskiej Republiki Ludowej i sąsiadów. Nawet jeżeli przyznamy, ja także przyznaję, że Chiny miały w tym minionym roku wiele sukcesów, szczególnie sukcesów gospodarczych i sukcesów militarnych. Jednak co by nie powiedział, one razem weszły w jakiś duży sukces polityczny. Ale jest jedna kwestia, która musi kłaść się cieniem na to, co było w ubiegłym roku, a mianowicie relacje z sąsiadami tam w regionie, na Dalekim Wschodzie, we wschodniej części Azji. Bardzo mocno zabiegały Chiny przez lata, aby wyprzeć Stany Zjednoczone z Azji, wszędzie gdzie się da, a szczególnie na Dalekim Wschodzie i w sąsiedztwie Dalekiego Wschodu. I w wielu miejscach to się udało. Nie ma co ukrywać. Czasami z pomocą Chińskiej Republiki Ludowej, czasami inne losy tak zrządziły. Ale rok 2021, nawet jeżeli przełomowy nie był, tak jak papierek lakmusowy pokazał, że jednak Stany Zjednoczone mogą liczyć na kilka ważnych państw w regionie, a Chiny z liczących się tak naprawdę, jeżeli chodzi o samą Azję, na nikogo. Chiny mogą liczyć na Federację Rosyjską i to też nie do końca, bo wiemy dobrze, że te relacje z Rosją są dość złożone. Dzisiaj mają wspólnego przeciwnika, nawet wspólnego wroga, możemy tak powiedzieć, Stany Zjednoczone i to ich łączy, ale gdyby nie to, to pewnie aż takiej miłości by nie było. Japonia, pierwsza Japonia. Ta Japonia, która oczywiście od II wojny światowej znacznie wcześniej ma wiele powodów historycznych, żeby nie kochać
Chińczyków, a nawet ma powody do tego, co głosi jedno i drugie państwo, żeby się nienawidzić. Ale to, co zadeklarowali Japończycy i to, co zrobili, nie tylko zadeklarowali, to już nie jest tylko gest, ponieważ Japończycy bardzo jednoznacznie zadeklarowali i przygotowują się do tego militarnie. Ja obserwuję zmiany, jakie zachodzą w siłach samoobrony, bo jak wiemy, formalnie Japończycy wojska nie mają, ale daj Boże każdemu państwu takie siły samoobrony, jakie ma Japonia, bo to bardzo wysoki potencjał militarny. Japończycy wyraźnie zadeklarowali, licząc się z konsekwencjami z reakcją Chin. Jeżeli uderzycie na Tajwan, to my będziemy wspierać Tajwan militarnie, odpowiemy, będziemy brali w tym udział. I tego typu deklaracji nie składają państwa, od tak sobie, popatrzmy na Europę, popatrzmy na to, co się dzieje z Rosją. Nie takie zagrożenie i nie takie siły, a jednak wszyscy postępują bardzo ostrożnie. Ta deklaracja Japonii świadczy o przegranej, pierwszej przegranej. Drugą przegraną jest oczywiście to, co się od dawna dzieje z Australią. Ja kilka lat temu siedziałem przy stole po konferencji takich zbliżonych osób do tych głównych, którzy je organizowali, i pierwsze miejsce obok zajmował Australijczyk, właśnie premier, przedstawiciel tego właśnie państwa. Dzisiaj byłoby to pewnie już nie do pomyślenia. Sytuacja się bardzo zmieniła. To porozumienie AUKUS, które łączy Japonię, właśnie Australię, Wielką Brytanię, to jest kolejna porażka, nie ma o czym mówić. To jest duży sukces Stanów Zjednoczonych. On się łączy ze sprawami gospodarczymi, ale nie tylko, on się wprost, wyraźnie łączy z kwestiami politycznymi i militarnymi. Jeżeli popatrzymy głębiej na region, na różne państwa, to nie widać tam tego, na co bardzo liczyli Chińczycy, a mianowicie na wypchnięcie Stanów Zjednoczonych i na zjednanie wokół siebie, na zjednanie tych państw azjatyckich wokół Chin. Indie, no, co by nie powiedział, także 1,4 miliarda, ogromne państwo, ważne bardzo w Azji, balansujące co prawda i szukające własnej drogi. My to wszystko wiemy, ale jednak zdecydowanie bliższe Amerykanom niż Chinom. I gdyby przyszło co do czego, Chińczycy muszą się liczyć z jakąś reakcją Indii, bo to regionalne mocarstwo. I z całą pewnością te relacje chińsko-hinduskie czy indyjskie nie są dobre. Tych państw można by znaleźć więcej po kolei, gdybyśmy je analizowali, i nie znajduję takich, które potwierdziłyby sukces. I teraz krótko, żeby już zakończyć ten wątek międzynarodowy, także relacje 2021 między Chinami a Unią Europejską. Chinom zależało na Unii Europejskiej i nie tylko ze względu na nowy jedwabny szlak i to wszystko, co tu się dzieje. 2021 rok, to są sankcje za Chin złożone wobec Chińskiej Republiki Ludowej, Unia Europejska razem ze Stanami Zjednoczonymi, razem z Kanadą, opowiedziała się tu jednoznacznie. Także zmieniły się relacje poszczególnymi państwami. Poza Niemcami, które bardzo mocno, że tak powiem, wspierają, Wielka Brytania, biznes chiński, ale i własny także. No, wiele państw jednak zachowało się, nie tylko Litwa, która jest jakimś skrajnym przykładem, ale wiele państw wyhamowało swój aplauz dla Chińskiej Republiki Ludowej i pod tym względem rok 2021 nie był sukcesem dla Pekinu. Strasznie dużo tematów, cały świat, panie profesorze. Dobrze, tylko kontakty zagraniczne regionu i Unii. Dobrze, spróbujmy króciutko. Otóż do tej pory pan straszył nas Chinami, teraz pan straszy sąsiadami Chińczyków. Otóż mnie się wydaje, że 2021 rok w tej dziedzinie, jeżeli chodzi o zagrożenie wobec Chin i reakcję sąsiadów czy Europejczyków wobec Chin, nie przyniósł żadnych istotnych zmian. Konflikt hindusko-chiński ponad 50, jeśli nie więcej lat historii. Nie nastąpiło żadne zaostrzenie w tej dziedzinie. Jeśli idzie o Japonię, z całym szacunkiem,
gdyby się choć jeden żołnierz japoński pojawił na terytorium chińskim, to byłoby mniej więcej tak, jakby żołnierz niemiecki w 1968 roku wylądował w Czechosłowacji. Żaden przytomny polityk na takie rozwiązanie by nie poszedł, tym bardziej, że Japończykom do żadnej wojny się tak naprawdę nie pali. I rzeczywiście taki istotny sukces to jest to, o czym mówiliśmy, AUKUS, czyli porozumienie, które sklecił Joe Biden z Amerykanów, Brytyjczyków szukających swojego miejsca po Brexicie i obrażonych przez Chińczyków, Australijczyków. I jest to rzeczywiście wyraźne ostrze antychińskie i to jest niewątpliwy sukces Joe Bidena. Jedyny konkret, który się wydarzył w 2021 roku, nieustanne negocjacje Amerykanów dotyczące okrążenia Chin są też oczywiste, bo na tym polega amerykańska dyplomacja. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę na jeden drobny. Otóż mamy tam w regionie układ ASEAN stworzony przez Amerykanów jako ich narzędzie wpływania na region i jako ich narzędzie w konflikcie z Chinami. I co się okazuje? Po raz pierwszy w 2021 roku kraje ASEAN-u, tego proamerykańskiego bloku, handlują więcej z Chinami niż z Amerykanami. Więc też teraz Europa. No, tutaj jest rzeczywiście wyraźna zmiana, bo Amerykanie, Joe Biden próbuje zjednać kraje europejskie po to, by maszerowały przeciw Chinom równym krokiem z Amerykanami. Tu się w sposób gwałtowny różni z Donaldem Trumpem, który tą Europę odstraszał i obrażał. Ale też specjalnych sukcesów, jeżeli chodzi o nastawienie antychińskie rządów i biznesu przede wszystkim, wpływającego na rządy krajów Unii Europejskiej, ani w Niemczech, ani tym bardziej we Włoszech, ani we Francji, ani w Hiszpanii, no nie da się zauważyć. Chińczycy oczywiście prowadzą swoją dyplomację wobec krajów Unii Europejskiej. Ta dyplomacja polega na tym, by dążyć do zachowania status quo i w pewien sposób głównie dzięki inwestycjom, dzięki dyplomacji ekonomicznej zniechęcać Europejczyków do zbyt radykalnych zachowań, ale też i Europejczycy poza jedną, jedyną Litwą nie wykazują żadnych inklinacji do zrywania z Chinami. Litwa jest przypadkiem szczególnym, ale ja, jeżeli mogę, dwa słowa na temat Litwy. Otóż Litwa, przypomnę, postanowiła wycofać się z platformy 16+1, czyli 16 krajów Europy Środkowo-Wschodniej plus Chiny, demonstracyjnie namawiała do wycofania się pozostałych środkowoeuropejskich sąsiadów. No, do żywego dotknęła Chińczyków, otwierając biura Tajwanu u siebie i swoje na Tajwanie. No ale no, reakcja Chińczyków była brutalna. I dotyczyła ona właśnie głównego narzędzia polityki międzynarodowej Chin, chińskiego projektu narodowego, czyli jedwabnego, nowego jedwabnego szlaku, czyli pasa i szlaku. W ciągu kilkunastu dni doprowadzono do ruiny sektor portowy, sektor intermodalny, wstrzymując tranzyt chińskich towarów Europa, China Europa Express przez Chin, przez Litwę. I kilka dni temu prezydent Litwy zaczął się odcinać od tej całej akcji, że nie uzgodniona z nim, że samodzielnie minister spraw zagranicznych. I to nam pokazuje dwie rzeczy, że tym głównym narzędziem, którym oddziaływują na 70 ponad krajów świata Chińczycy, to jest nowy jedwabny szlak, który przynosi także korzyści krajom, przez które przechodzi. Rozbudowa infrastruktury przede wszystkim. Usprawnienie handlu międzynarodowego, ale potrafi ten nowy jedwabny szlak być w chińskich rękach, potrafi być maczugą wobec zbuntowanych. I jeszcze jedna rzecz. Mówił pan profesor o hegemonii, o dążeniu Chińczyków do hegemonii. Chińczycy gwałtownie temu zaprzeczają. Mówią, że mieliśmy przez parę pokoleń świat dwubiegunowy, Stany, Związek Radziecki. Przez 30 ostatnich lat, kiedy wydawało się nam, że po upadku ZSRR nastąpił już koniec historii, nic się nie wydarzy. Mamy świat jednobiegunowy, czyli Pax Americana, a Chińczycy mówią, że oni dążą do świata
wielobiegunowego. Stany, Chiny, Europa, Indie. To mówią Chińczycy. I jeżeli mówimy, że Chińczycy dążą do hegemonii, w tym także do hegemonii ekonomicznej, to ja przepraszam, gdyby Chińczycy nie budowali mostów w Belgradzie, to nikt by tego mostu nie zbudował. Gdyby nie budowali linii kolejowych w Tadżykistanie, to nikt by tych linii kolejowych nie zbudował. Gdyby nie zbudowano super szybkiej kolei w Tanzanii, Kenii, nikt by tego nie zbudował. I to są oczywiste korzyści dla tych krajów. Wynikające z tego wyjścia Chin z azjatyckiego kokonu. I ostatnia kwestia, bo o której mówiliśmy. Oczywiście, że kraje azjatyckie spoglądają na Chiny od wieków z obawą, mimo że kultura chińska de facto stoi u podstaw kultury Wietnamu, Korei i Japonii. Ale rzecz polega na tym, że Azjaci, w tym Chińczycy, Koreańczycy, Japończycy i tak dalej, są tam u siebie, a wprost, raczej nie wprost, Amerykanów uważa się za intruzów, którzy się tam pojawili bardzo, bardzo niedawno. Kończy się nasz czas. Ja chcę tylko powiedzieć, ja jestem dzisiaj świeżo po zakończeniu artykułu na temat nowego jedwabnego szlaku i jego zagrożeń, a nie szans. Przeanalizowałem sporo nieszczęść na tym nowym jedwabnym szlaku. Gdybyśmy popatrzyli na takie państwa jak Laos, jak Pakistan, jak Sri Lanka szczególnie, to na tym jedwabnym szlaku, który ogólnie jest dobrym projektem, ja to także twierdzę, jest sporo nieszczęść i cynizmu gospodarczego Chin także, które we wszystkich tych projektach wyszły na nich dobrze, a parę państw, takich jak Sri Lanka, prowadzą do upadku, ponieważ zbudować komuś port po to, żeby potem ten ktoś nie mógł spłacić długu i wziąć ten port na 99 lat, jednocześnie w kontrakcie zapewniając sobie mimo tego przejęcia portu, spłatę całego długu, to trzeba być mistrzem świata. I pod tym względem Chińczycy są mistrzami świata. To pewnie temat długi na inną naszą debatę. Był to przegląd bardzo zagraniczny. Sławomir Majman i Bogusław Pacek. Za tydzień spotykamy się znowu, a dzisiaj dziękujemy i prosimy o oglądanie, o lajki i o towarzyszenie nam w dalszych przeglądach. I pamiętajmy, Chiny są blisko. Chiny są znacznie bliżej, niż nam się wydaje. Dziękuję bardzo. Ja się też tego obawiam, że one są tak blisko, coraz bliżej, niż nam się wydaje. Pod tym względem zupełnie się zgadzamy, chociaż pewnie co innego mamy na myśli. Dziękuję. Dziękujemy.